Teraz przecież są modne takie kryszny, nie kryszny różne, prawda? No, są modne i ludzie sami nie wiedzą, w co mają wierzyć. W każdym bądź razie tak. Świadkowie Jehowy wszędzie pierwsi byli, potem katolicy, a prawosławnych nie ma, ateistów pełno. Teraz szaleją ateiści, ateizm. No bo jak mają spać na mszach i ziewać, no to... Jak na te mordy spojrzeć, te wszystkie, to widać, że nie ma ani jednej osoby prawosławnej w tej Warszawie. Takie katolickie wszystko. Od papieży. Od papieży. My się rodzimy tak. Od papieża, czemu nie będę pić już? Chyba muszą jechać do papieża, zlecić, żeby nie go dupa świeży. Także no dzisiaj mamy 20. Aha, bo to już 27. 27 i koniec, i marzec za dwa dni. I zdrowy klimat taki właśnie w lutym, żeby było tak ciepło. 28. Niedobre to jest. Nie jest dobre, jak się uprzeć, to nic nie jest dobre. Także czas leci. W Polsce. A. Tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. Także pozdrawiamy, proszę Państwa. No, właśnie to jest założone, to jest taka malutka. Nie ma tej rozbudowy, nie ma linii nowych metrów, bo taki to jest jakoś taki obok lat. No wiesz, Warszawa ma 2,5 miliona mieszkańców. Ale nic nie szkodzi, no ale by mogli przynajmniej standardy mieć zbudowane, tak jak w Chinach. No, no, no. On ciągle się, wiesz, z ręką w nocniku. I mi się ciągle wydaje, że u nich są specjalne zasady w tym kraju. Skoro można byle jak. No nie są specjalne, skoro ludzie nie mają gdzie mieszkać. No nie, ale budowy. No, 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 no. No, budowy. No jak można budować 4 lata zamiast dwóch? No to się wiąże. Jedno z drugim, skoro ludzie nie mają gdzie mieszkać, to źle budują też. No. No tak, bo błędy robią i tak dalej. Nie mają stabilności. Błędy robią, jest drogie wszystko. Nie... Błędy budowlane mogą być też. Komuniści jakoś tak budowali, budowali, że ludzie... Mimo to, że miał powiedziane, że tak ma wykonać, a wykonał źle. I potem tak. Z tego awarii budowali. Tak. W komunizmie no ludzie sobie mieszkali. Dlaczego? Bo właśnie nie miał mieszkania, nie miał tak, a tu o. I mieszkania nie ma, i nie ma pracy, i nie ma kowcy. To wszystko. Niestety. Dobrze. Śpią na tych mszach, ziewają. Tam na tej deotywie też chrumczą. W nocy. Śpią. U Świadków Jehowy nie ma. Krótko i won. U prawosławnych jeszcze szybciej. Oprócz tego, że jest program infrastrukturalny. No. To jest program budowy tysięcy technoparków. No. Gdzie są tylko pod miastami całe nowe dzielnice. Tak. Tylko nastawione na jakieś technologie. No. Nie na jakieś technologie typu, wiesz, byle co. Tak. Przegarnianie kartofli w zbiorniku na kartofle. Mm-hmm. Tylko raczej high technologie. No. Tak. Przebudowa to całego przemysłu chińskiego na wysokie technologie. Tak. Tutaj co, jaka jest przebudowa, na co jest przebudowa? Na babcie klozetowa? Właśnie.
Tak, także dzisiaj mamy pierwsze urodziny Galerii Monopol. No byle co, o tym. Galerie jakieś. Także proszę Państwa. Najlepsza Biblia. Proszę sobie kupić już za 45 zł, można kupić już całą wieś, nie kosztuje Biblia. Tak jak kiedyś, można już tanio kupić Słowo Boże. Zapraszam. Same błędy popełniają. Ta władza jest bardzo niedobra, bardzo. Ja to wiem, bo jestem już na studiach ekonomicznych, to się orientuję. Słuchaj, przyszłość to nie jest, są Stany Zjednoczone, nie Europa Zachodnia. Przyszłość to są Chiny, Rosja, Indie i cała Azja Południowo-Wschodnia, typu Wietnam, Indonezja, Tajlandia, Birma, Bangladesz i tak dalej, i tak dalej. A oni się uparli na tę Europę. A ta Europa już dawno bokami robi, w ogóle starzy ludzie, nie ma rozwoju, nie ma, jest deflacja, bo nie ma nawet popytu, nie ma nic. Deflacja jeszcze i depilacja? Tak. Bo wiesz, deflacja to jest wtedy, kiedy w ogóle nie ma popytu, to znaczy spadający popyt, wiesz, to wtedy deflacja. No bo wiesz, jak spada popyt, to i ceny spadają, tak, prawda? No bo nikt tego nie kupuje, co jest. No właśnie. No więc to jest właśnie ten problem u nich. Oni źle to wszystko kierują, nie w tym kierunku. No. To jest diabeł imi dosłownie kieruje każdej najdrobniejszej ich decyzji. Idioci, a nie wiem, to w ogóle, że Syberia, na przykład Syberia to jest tylko 5% wykorzystania zasobu. No, jak można mieć za sojusznika kraj, który nie ma żadnych zasobów, typu USA, a nie kraj, który nie ma w ogóle wykorzystanych zasobów, czyli Rosji. Co oni się po kolei w głowie politykę prowadzi, takie sojusze kretyńskie. No, wiadomo, że to jest skazane na całkowitą klęskę w perspektywie. Teraz jest niby fajnie, ale za kilka lat będzie fatalnie. No. Przecież to jest bezperspektywiczna działalność i gospodarcza, i polityczna jakakolwiek. No. Do czego oni by się nie wzięli, to będzie pudło, bo nie w tym kierunku oni idą w ogóle. Na przykład eksport. No, eksport jest tam, gdzie jest zapotrzebowanie. Jeżeli są miasta budowane nowe na Syberii, no to przecież wszystko jest od zera potrzebne, łącznie nawet z kubłem od śmieci. No to, czy to ma iść? To my mamy kubły na zachód do śmieci plastikowe eksportować, czy na Syberię? No przecież ewidentne popierdolenie w ogóle z umysłowością tych ludzi występuje. Muszą wszystko od początku robić. Tak jakby, wiesz, odkrywali, nie wiem, koło jakieś, koło, no tak, to się tak mówi, że odkrył koło. Że w ogóle istnieje coś takiego jak koło. To jest tak prymitywny sposób myślenia, no to są ludzie, ja nie wiem, to już nawet, skąd oni w ogóle są, tak mówiąc między nami, gdzie oni się w ogóle uczyli, czy oni w ogóle geografii nie znają? No nie znają geografii. Co to w ogóle, kto to jest w ogóle, no przecież oni odkrywają kwadraturę koła. Tak. Dzisiaj. Ich polityka to jest zupełnie nie w tym kierunku. Muszę ci powiedzieć, że właśnie dzisiejszy wernisaż zatytułowany był i znowu wszystko od początku. A właśnie. Zofia Grams, Paweł Wocial. I jeszcze koncert o 22. I oni to tamci komuniści. Co mnie nie interesuje, bo to za późno. 22. Jakie to jest głupie. Trzeba się puknąć w łeb. Komuniści dobrze wiedzieli, gdzie jest ten kierunek zmian. Tak. Gdzie jest ten postęp. A oni wrócili do etapu średniowiecza. Tak. W tym kapitalizmie. Mm-hmm. Jest to takim kościelnym, najbardziej wstecznym. Zofia Grams, Paweł Wocial i znowu wszystko od początku. No właśnie. Po wernisażu koncert z okazji pierwszych urodzin Galerii Monopol. Jeszcze raz tego samego, co tamci już wiedzieli już 30 lat temu. No. Wszystko u nich jest takie prymitywne. Co to za jakieś typy w ogóle? Skąd to oni się odwiedzili? Tak. Lekarka? Co ma lekarka do gospodarki? Tak. Jakaś prymitywna baba za domu. Tak, także widzicie Państwo, oni się muszą i wciąż od początku, tak jak że Paweł powiedział uczą rzeczy apostą, że chcieli być mądrymi,
i stali się głupi. Oni się uczą jakby od zera tego, co tamci już znali dokładnie 30 lat temu. No to sobie wyobrażasz takiego. Takich kretynów. Na przykład szkolnictwo. Dlaczego oni te szkolnictwo do kierunków doprowadzili? We wszystkich kierunkach. Na przykład nie ma na przykład lekarzy w szkołach, albo na przykład dentystów dla dzieci bezpłatnych. Dlaczego te dzieci mają mieć zepsute już zęby w wieku lat 10? Tak. Ja zobaczę, że tutaj antyżydowskie takie wały ochronne są powłączone. Tak, on jest dobry z powiedzią. Tak, podstawowych się muszą uczyć. Tak. Chcieli być mądrymi, stali się głupi. Co to znaczy bez Biblii, jak jest ta boheńska? No to mówią, że ta Żydówka, no ale Żydówka też może Biblię czytać. Dlaczego miałaby nie czytać? Ale opierają się, że muszą być podłe. Z Czechami wpadają w ateizm i są nawet agresywne te boheńskie. Tak jak ta boheńska też podpadła z tymi Czechami. Popytu, bo nie ma w ogóle... Tak. Jak masz 80% społeczeństwa, to są starzy ludzie, to gdzie masz popyt, skoro oni tylko na lekarstwa mają popyt, starzy ludzie? No. No jak można o takie rynki się... Starzy ludzie, i to nie jeden, tylko procentowo. Tak. 80%. Przecież Europa Zachodnia jest zestarzała. No, zestarzała. Cała. No to, czy to jest rynek zbytu w ogóle? No. Tam są rynki zbytu, gdzie jest duży przerost naturalny. Duży. No, a to co? Gdzie są młode małżeństwa, nie? Gdzie są sami starcy. To jest ich koncepcja rozwoju. Tak. A tu są sami starcy. I stare dziady. Stary. To jest żałosne. Oni myślą, że ci młodzi z kolei jeszcze, że będą młodzi. Albo wymiana studenta. Dlaczego Rosja przyjmuje w perspektywie lat najbliższych 100 tysięcy chińskich studentów na wyższe uczelnie, a wysyła sama Rosja 20 tysięcy młodych Rosjanek i Rosjan na uczelnie wyższe w Chinach? No. Czy to nie jest perspektywiczne działanie? Właśnie. A czy oni mają wymianę studentów z Chinami, te kurwy polskie? Nie mają w ogóle. No. Właśnie. I co ty na to? No to właśnie świadczy, kim oni są. No, to znaczy oni działają przeciw Polsce, bo oni działają na jakichś rynkach, które w ogóle nie mają nic. Na rynkach, które w ogóle nie mają nic. O Jezus, tak. Kochaj Matkę Boską. I gospodarka jest ukierunkowana na jakiś rynek niemiecki, który jest żaden, bo jest 80 milionów ludzi, maluteńki kraj, mało tego w strukturze ludności sami starzy ludzie. Jaki to jest rynek? No jak można upchać garnek z plastiku jakiejś staruszce, która już nad grobem stoi? Już powróciła się tak staruszka. Dobrze. Po co jej ten garnek, jak ona nie ma już ani dzieci, bo dzieci już dawno gdzieś wyjechały.